Znamy oficjalne wyniki wyborów do Rady Miejskiej w Radomiu. Rafał Czajkowski poparł Wojciecha Skurkiewicza w drugiej turze wyborów na prezydenta Radomia. Prezydent Radosław Witkowski dziękuje za oddane głosy i prosi o poparcie w drugiej turze. Państwowa Komisja Wyborcza podała wyniki wyborów do Rady Miejskiej w Radomiu. Prawo i Sprawiedliwość otrzymało 16 mandatów i co za tym idzie, ma większość w 28-osobowej Radzie Miejskiej. Komitet Wyborczy Wyborców Radosława Witkowskiego, Koalicja na Rzecz Zmian, otrzymał 11 mandatów, zaś 1 mandat otrzymali bezpartyjni radomianie. W wyborach do Rady Miejskiej na PiS zagłosowało ponad 37% radomian, na Koalicję na Rzecz Zmian ponad 34%, zaś na bezpartyjnych radomian zagłosowało blisko 9% mieszkańców Radomia. Największą liczbę głosów zdobył Marcin Kaca z Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, na którego zagłosowało 3690 osób. Dobrymi wynikami mogą pochwalić się także inni radni wybrani z listy PiS, w tym Dariusz Wójcik, który zdobył 2751 głosów, Mateusz Kuźmiuk, którego poparło 1867 osób, Artur Standowicz, który zdobył 1684 głosy oraz Karol Gutkowicz z liczbą 1654 głosów. Największą liczbę głosów z Koalicji na Rzecz Zmian otrzymał obecny prezydent Radomia Radosław Witkowski, którego poparło 3233 osoby. Nieco mniejszym poparciem mogą pochwalić się obecni wiceprezydenci Radomia. Konrad Fysztak otrzymał 3038 głosów, zaś na Jerzego Zawodnika zagłosowało 2868 osób. Z bezpartyjnych radomian mandat otrzymał Kazimierz Woźniak z liczbą 1351 głosów. Proszę wyborców Rafała Czajkowskiego o głosowanie na pana ministra. Taki apel wystosował we wtorek Rafał Czajkowski, były kandydat na prezydenta Radomia, zachęcając tym samym na głosowanie w drugiej turze na Wojciecha Skurkiewicza, kandydata Prawa i Sprawiedliwości. Zdaniem Rafała Czajkowskiego wiceminister obrony narodowej jest w stanie zapewnić odpowiednią współpracę z nową Radą Miejską. 16 radnych to radni Prawa i Sprawiedliwości, więc jeżeli chcemy w mieście zgody i pracy na rzecz miasta, no to już wyborcy określili ten skład i powiedzieli, jak ta rada powinna wyglądać i kto ma większość i kto powinien w tym mieście sprawować władzę. Rafał Czajkowski uważa także, że Wojciech Skurkiewicz będzie lepiej współpracował z obecnym rządem. Jestem przekonany, że pan minister jest tą osobą, która nie tylko łączy, ale jest również osobą, która da więcej dla Radomia i jest w stanie dać więcej dla Radomia, bo jest po prostu w stanie w Warszawie więcej załatwić, więcej przywieźć, więcej pomóc. Za udzielone poparcie podziękował wiceminister Wojciech Skurkiewicz. Przy tej okazji chciałbym również serdecznie pogratulować Rafałowi Czajkowskiemu, który jest tutaj z nami na konferencji prasowej, wyniku wyborczego. Rafale, gratuluję ci serdecznie, jesteś trzecim w tym wyścigu do fotela prezydenta w wyborach 21 października i to jest bez wątpienia wielki sukces twój, twojego środowiska, bardzo fajnych młodych ludzi, którzy zaangażowali się w tę kampanię. Przypomnijmy, że druga tura wyborów na prezydenta Radomia odbędzie się 4 listopada. We wtorek prezydent Radosław Witkowski podziękował wyborcom za oddanie w niedzielę głosów na kandydatów Koalicji na Rzecz Zmian do Rady Miejskiej w Radomiu oraz za poparcie udzielone mu w wyścigu o reelekcję. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim radomianom, którzy w niedzielę poparli mnie jako kandydata na urząd prezydenta miasta, jak i również poparli kandydatów do Rady Miejskiej z listy Komitetu Wyborczego Wyborców Radosława Witkowskiego, Koalicja na Rzecz Zmian. Szanowni Państwo, w niedzielę odnieśliśmy olbrzymi sukces, blisko 40 tysięcy radomian poparło mnie jako kandydata na urząd prezydenta. 45% głosów to naprawdę wynik rekordowy. Jednocześnie prezydent Radosław Witkowski zaapelował do radomian o głosowanie na niego w drugiej turze wyborów prezydenckich, w której będzie rywalizował z Wojciechem Skurkiewiczem, kandydatem Prawa i Sprawiedliwości. Serdecznie, szanowni państwo, proszę i apeluję, 4 listopada, druga tura. Bardzo proszę, wyjdźcie państwo z domów, oddajcie głos na mnie, na kandydata Koalicji na Rzecz Zmian. W dalszym ciągu chcemy kontynuować te zmiany, które rozpoczęliśmy w naszym mieście. Chcemy rozwijać Radom, chcemy robić wszystko, żeby Radom był miastem przyjaznym i przede wszystkim miastem lepszym do życia. W trakcie konferencji prasowej zapytaliśmy także, jak prezydent Radosław Witkowski wyobraża sobie ewentualną współpracę z nową Radą Miejską, w której większość ma Prawo i Sprawiedliwość. Mamy nową Radę Miejską. Radom to jest wymiana personalnie o
blisko 50%. Mamy zupełnie nowych radnych. Ja deklaruję współpracę z całą Radą Miejską, deklaruję współpracę przede wszystkim z każdym z radnych z osobna. Przypomnijmy, że w nowej Radzie Miejskiej będzie zasiadało 16 radnych PiS, 11 Koalicji na Rzecz Zmian oraz jeden radny z bezpartyjnych Radomian. Zapraszamy na program Kontrast. Gośćmi Krzysztofa Czabana są radomscy dziennikarze Tomasz Dybalski z Gazety Wyborczej, Anna Orzeł z Polskiego Radia oraz Marcin Gęca z radomskiej redakcji Echa Dnia. W programie omówienie wyników wyborów na prezydenta Radomia oraz do Rady Miejskiej. Premiera programu każdy wtorek o godzinie 17.45 w telewizji Zebra, czyli na kanale 828 w sieci kablowej Wektra oraz na www.zebra.tv. Restauracja La Spezia. Świetna lokalizacja, nowoczesne wnętrza i różnorodne menu. Serwujemy pyszne dania z grilla. Steki wołowe, kurczak, sery, do tego znakomite dodatki i sosy. Kuchnię włoską, makarony, przystawki, ponad 30 rodzajów pizzy. Polecamy burgery z soczystej, pysznej wołowiny. A dla najmłodszych mamy specjalne menu i kącik zabaw. Organizujemy catering, imprezy okolicznościowe, posiadamy prywatny VIP room z tarasem. Restauracja La Spezia, ulica Sandomierska 1. Zdrowo i ze smakiem. Nowość. Automatyczne bramy garażowe. Dostępne od ręki. Bardzo dobra jakość. Transport do klienta. Łatwość w montażu. Produkt radomskiego lokalnego producenta. Jarmex. Ogrodzimy co chcesz. Dostarczymy gdzie chcesz. www.jarmex.com.pl. Na program zaprasza sponsor Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Autoleka. www.autolekar.pl. Na prognozę pogody zaprasza fabryka broni Łucznik Radom. We wtorek w Radomiu zachmurzenie umiarkowane. Na termometrach 15 stopni. Ciśnienie w południe wyniesie 1025 hektopaskali. W środę podobna aura. Możliwe także opady deszczu. Temperatura spadnie do 9 stopni. Na barometrach 1017 hektopaskali. W czwartek nadal pochmurnie. Do 9 stopni. Ciśnienie spadnie do 1006 hektopaskali.